First Lady Cecilie Brækhus. Ladies and gentlemen, this fight is brought to you by Team Saarland, along with Viasat and sponsored by Crown Plaza Copenhagen Towers. Widzimy Cecilie Brækhus. To może być najtrudniejsza walka w karierze Brækhus. Podkreślała na konferencji prasowej, że Castillo jest silna, ma 18 lat. Chce podbić świat. W jej wieku byłam taka sama, mówiła. Ale mam więcej doświadczenia bokserskiej techniki, jestem lepsza i wygram. Ale czy wygra, zobaczymy, bo ta jej rywalka, którą widzieliśmy przed chwilą w ringu, a tutaj Georg Bromowski z Brækhus. Rywalka jest znakomita. Spotykają się dwie niepokonane zawodniczki. Najpierw widzimy Oksandę Castillo. Dominikana 18 lat zaledwie. Była najmłodszą, została najmłodszą mistrzynią świata w kobiecym boksie. 18 lat. 163 cm wzrostu. Waga 66,4. Pretendentka Oksania Laloba, czyli Wilczyca. Taki jest jej ringowy przydomek, Castillo. Uśmiechnęła się tylko na te pokazy Cecilia Brækhus. 31 lat, 171 cm, waga 66 kg. Niepokonana, 22 zwycięstwa, 6 przed czasem. Helen von Bergen, Norway, fighting out of Berlin, Germany. Ladies and gentlemen, trenuje w Niemczech. Mistrzyni świata WBA, WBC i WBO. Pierwsza dama. Cecilia Brækhus przyjęta owacyjnie. To jest, przypominamy, mistrzyni świata trzech federacji. Od maja 2010 ma te trzy pasy. Wtedy pokonała Lucie Morelli i zdobyła pas WBO. Wcześniej była mistrzynią świata WBC i WBA. To jej dziesiąta obrona trzech pasów mistrzyni świata WBA, WBC i WBO. No a Castillo to mistrzyni świata WBO, ale w junior średniej. Przypominam, teraz walczą w półśredniej. Tytuł zdobyła 28 lutego 2013 roku. Wygrała przez TKO w drugiej rundzie z Hanną Gabriel. I to była jej ostatnia walka i to była wielka sensacja. Gabriel była faworytką 9 do 1, a została bardzo ciężko znokautowana. Cios prawą ręką, prawy prosty. Sędzia nawet nie liczył rywalki. Jak będzie teraz? Castillo mówiła na konferencji prasowej, że Brækhus to wielkie nazwisko, wybitna mistrzyni świata, strzeliła prawym. Brækhus mówiła, że ma szacunek dla Brækhus, to i cały czas atak Castillo, ale mówiła, ja wygram w sobotę, znokautowałam Hannę Gabriel, znokautuję ją. I widać, że serio potraktowała te groźby. No bardzo poważnie widać tutaj, Dominikanka zaczęła bardzo agresywnie, przepuściła atak sprytnie Cecilii i ulokowała już bardzo mocny lewy sierpowy. Organizatorzy podali, że Castillo ma tylko 163 cm wzrostu, Brækhus 171, no ale wydaje mi się, że są to nieprawdziwe dane. Ja miałem dane, że to jest 170 cm, one prawie są identycznego wzrostu, tylko centymetr wyższa Brækhus. No Brækhus przemawia duże doświadczenie, natomiast tutaj przy tych pierwszych wymianach widać, że Castillo ma dużo energii, ryzykuje, ale jest jakby fragmentami troszkę szybsza od Cecilii Brækhus.
No tak, ostrej wymiany w boksie kobiecym nie widziałem, Andrzej. Niesamowicie się zaczęło. No niesamowicie, poza tym. Narożniku Brekus Gerb Dromowski, pochodzący z Polski. Uderzasz i odchodzisz. No, na początek przy tak agresywnej przeciwnicy to jest trafna taktyka. Wyczuć ją, zobaczyć, rozłożyć siły i dopiero, jak to się mówi, przycelować. Natomiast tutaj tej takiej bezpośredniej wymiany było dużo, jak na pierwszą rundę. No bo Romowski, którego widzieliśmy i słyszeliśmy, mówił przed walką, że boksersko-technicznie lepsza jest Cecilia, ale zastrzegał, podkreślał, że Castillo jest silna, ma mocne uderzenie. Widzieliśmy, jak ciężko znokautowała w walce o Mistrzostwo Świata w juniorszczyźnie Hanne Gabriel. Wiemy, czego oczekiwać. Jeśli Cecilia będzie realizować ustaloną taktykę, to wygra. No. Pierwsza runda za nami. Na pewno Cecilia po ataku tym lewym prostym nie powinna zostawać naprzeciwko Castillo. No, dobry atak w tej chwili. Góra, dół, clinch. Spańcza jest Brekus. Przetrzymuje z tej strony, gdzie sędzia nie widzi. No właśnie, lewy prosty i wydystansowanie. Odejście do tyłu. Ale wymiana. No i gra z ogniem Cecilia Brekus. Tak, ale sprytnie teraz obniżyła pozycję, schowała się pod lewą rękę, eliminując przyjęcie ciosu z prawej Dominikanki. Widać, że Castillo nastawiła się na tą prawą rękę. Jest bardzo agresywna, rozpierają energię i tutaj Cecilia powinna przepuścić ten atak. No i teraz wyczekała z Brekus. No widać to, co właściwie było wiadomo, że boksersko, technicznie Brekus jest zdecydowanie lepsza, ale Castillo jest silna, jest młoda, jest pewna siebie. Chce podbić świat. No, taktycznie dobrze teraz Cecilia w klinczu doprowadziła przeciwniczkę do lin, wykorzystując chyba troszkę lepsze warunki fizyczne, jak na takie pierwszy rzut oka. Runda nie ulega wątpliwości dla First Lady Cecily Brekus. Głęboko oddychaj, przypomina Dromowski. Musisz cały czas pozostawać skoncentrowana. No i boksujesz z długiego dystansu. Spokojnie. Ma też nie zapominać o ciosach tułów. Rozluźniona i pamiętajmy o prowadzącej ręce. Czyli lewy prosty. Ona się bardzo destrukcyjnie zaatakowała w tej chwili tym prawym na tułów. Cecilia Brekus. Bardzo słuszne uwagi trenera w narożniku. Dystans, żeby zniwelować tą agresywną postawę Castillo. Brekus niepokonana. Castillo też niepokonana. Ale wymiany, no teraz nie wiem, czy nie ryzykuje za bardzo Brekus, idąc na wymianę z tą wilczycą z Dominikany. Na razie górą, wyższa technika
Brekhus. Tak, ale Brekhus, no teraz mocny, prawy, prosty Brekhus i... Przykleiła się po raz pierwszy Castillo. Odczuła ten cios. A wcześniej klinczowała Brekhus. Dobry atak na tułów, trzyma Dominikanka. I świetny lewy prosty. No potwierdza się to, co mówiła Brekhus i Georg Bromowski, że tutaj zadecyduje wyższość techniczna Brekhus. Ona przesądzi o zwycięstwie Norweszki. Na razie to się realizuje. No, zadała Cecilia bardzo skuteczne ciosy na tu też. Runda zdecydowanie dla Brekhus. Und deine Führungsschein, dein Chef, bap, bap, das kannst du so gut. Przecież to dobrze robisz. Lewy prosty, lewy prosty. I odchodzi. I to negacja. Spodenki różowe, Oksandia Castillo, spodenki srebrno-czarne, Cecilia Brekhus, walczą niepokonane zawodniczki. Jedna dzisiaj poniesie pierwszą porażkę. Brekhus zapowiadała, to nie będę ja. No i na razie słowa dotrzymuje, ale ta młoda dziewczyna z Dominikany jest bardzo niebezpieczna. No, jest niewiele zawodniczek w zawodowym boksie kobiecym, które by miały tak mocny cios. Jest niebezpieczna szczególnie wtedy, kiedy zostawia, kiedy Cecilia Brekhus zostaje w zasięgu jej ciosów po swoim ataku. To zaproponował jej trener. Musi go wydłużyć dystans, wrócić do lewego prostego, tak jak w tej chwili odchylenie. Bardziej ruchliwa, przechodzić w lewo, w prawą stronę. Dominikanka jest bardzo silna, ale ten atak jest w statycznej pozycji, w jednym miejscu praktycznie. Jak troszeczkę odejdzie nogami, wytraca ten dystans i te ciosy nie mają już takiej mocy. Niepokonana jest Castillo. Dwa remisy tylko na początku kariery, w trzeciej walce z Rocio de Leon i w szóstej Cindy Serrano. Poza tym same zwycięstwa. Ale to jej pierwsza walka poza Ameryką Południową. Toczyła jedną walkę w Kostaryce, wszystkie pozostałe w Dominikanie. I teraz jeszcze jeden mocny prawy Brekhus. To widać większą dojrzałość w sposobie boksowania Cecilii Brekhus. Nawet jeśli skraca dystans bez ciosów, robi to w bloku, a więc przyjmuje pierwsze ciosy Castillo na blok. Prowadzi niewątpliwie Cecilia Brekhus i w jej narożniku, przypominam, Georg Bromowski, pochodzi z Bytomia, 158 amatorskich walk stoczył. No i teraz jeden z trenerów grupy Sauerlanda. Jej bój prosty jest znakomity. So boxst du mir. Der Aufwärtshaken, wenn du drin bist, eine halbe Zeit, dann bringst du mal den Aufwärtshaken. Sonst nicht. Sonst nur gerade Hände, bitte. Und dein Chef. Mal locker und mal hart. Aber lass die linke hier hoch. Und geh weg. Jak mówił Georg Bromowski, ten twój lewy prosty to klucz do zwycięstwa, serce tej walki. No na pewno ma dużo racji w tym, co powiedział, bo
przy tak agresywnej zawodnicy, jakim jest Castillo. No lewa ręka to powinna nielegalnie tutaj pracować. Troszkę więcej cierpliwości poczekać, bo powiedzmy, no Dominikanka jest bardzo agresywna, wdrażana silnym ciosem, ale taka w tej chwili, no popełnia dużo błędów. Boksersko nie ulega wątpliwości, zdecydowanie przez Cecilia Brekus, ale ta młoda dziewczyna z Dominikany jest niesamowicie odporna na ciosy i ma straszliwy cios. Przypominamy, to najmłodsza mistrzyni świata w historii kobiecego boksu zawodowego, mistrzyni świata WBO w junior średniej. Ale tym razem ten jej tytuł nie jest stawką walki. Stawką walki są trzy pasy mistrzyni świata, które posiada Cecilia Brekus. WBO i WBC w wadze półśredniej. Ale na pewno trzeba uważać do końca w tym pojedynku. Cecilia Brekus musi zachować jakby granice bezpieczeństwa. Widać tutaj, że Castillo, mimo że przyjęła dużo ciosów, spadła trochę jej energetyka w ataku, to jest do końca niebezpieczna. Szczególnie wtedy, kiedy się staje, zostaje się przed nią i w jej zasięgu jej ciosów. Bardzo dobra akcja Brekus. No, urozmaiciła atak. Prawy przez lewą rękę, prawy podbródkowy. No, ma więcej broni w arsenale, bo i lewe proste, i ten prawy podbródkowy, i prawy prosty, i prawy krzyżowy. Kapitalnika. No to jest właśnie klucz do zwycięstwa. Ten lewy prosty. Georg Bromowski to wie i podkreśla cały czas. Brekus urodzona w Kartagenie w Kolumbii. Do trzeciego roku wychowywała się w Kolumbii. Rodzice norwescy adoptowali ją. Prawdziwych rodziców nie zna. Kapitalny był ten prawy podbródkowy. Takiej broni w arsenale Oksanda Castillo nie ma. Znakomita walka. Bardzo dobry pojedynek, dobre tempo. Szkodliwy, lewy, prosty Brekus i poprawka prawym. Za nami już półmetek tej walki o trzy pasy mistrzyni świata. Zdecydowanie wygrywa obrończyni mistrzowskiego tytułu, mistrzowskich pasów, Cecilia Brekus. Ringowy przydomek First Lady, pierwsza dama. Ringowy przydomek Castillo to La Loba, wilczyca. No, ta wilczyca na pewno jeszcze będzie kąsać. Tak, do końca jest na pewno niebezpieczna. Przegrywa ten pojedynek, ale jak taki szczególnie wykończony prawą ręką, prawym sierpowym czy prawym prostym są naprawdę niebezpieczne. Musi tutaj Cecilia starać się zwrócić uwagę na wyjście po ataku, wydystansować. Niesamowicie odporna na ciosy jest Castillo. Otrzymała bardzo dużo tych bezpośrednich prawych, ale lewy prawy. I praktycznie widać, że te ciosy nie zrobiły na niej żadnego wrażenia. Dla
Brekus to 10. jubileuszowa obrona trzech pasów mistrzyni świata. Najświetniej jest przygotowana do tego jubileuszu. Doskonały atak w końcówce tej rundy. Lewy prawy, powtórzony. Nie spodziewała się tego Castillo. Zatrzymała się na moment i następna runda dla Norweszki. Schön konzentriert bleiben, lass die Deckung oben, Lady. Und immer wieder dein Jabbing und Führungshandschlag an gerade und weggehen. Bijesz, jeden, dwa, lewy, prosty i odchodzisz. Jeden, dwa, lewy, prosty i odchodzisz. I cały czas musisz być skoncentrowana. I kilka razy powtórzył Georg Boromowski, żeby głęboko oddychała, żeby jak najwięcej tlenu złapała w tych przerwach pomiędzy rundami. Piękna praca nóg Brekus. A to rzadkość, bo ona zaczęła od treningów kickbokserskich, zdobyła amatorskie mistrzostwo Europy i świata. Dopiero potem przekwalifikowała się na boksy i była amatorską mistrzynią Europy i wicemistrzynią świata w 2006. No potem już była kariera zawodowa bokserska. Ale wymiany. Tak, zaryzykowała Brekus teraz wymianę. Myślę, że dalej powinna trzymać dyscyplinę taktyczną, proste ciosy. Ten sposób boksowania przynosi jej zdecydowaną przewagę. Natomiast walczyć się w wymianach na pewno taką szansę ma reprezentantka Dominikany. Przewaga szybkości też po stronie Brekus, to widać. Taktycznie świetnie też ją ustawił Georg Bromowski. Wyprzedza ataki rywalki. Schodzi na prawą stronę Brekus, przygotowując atak z prawej ręki, widać to wyraźnie. Enrita, no se pierde en la cabeza. Darfst nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Was haben wir immer geübt? Ja. Wenn ihr zusammen seid, Schritt zurück und ganz 1-2 gerade. Ja. Robisz krok do tyłu i potem jeden, drugi, lewy, prosty. Nicht weghauen wollen. Ja. Boxen. Ja. Okay? Ja. Du kannst so gut boxen, mal Beine lang. Przecież tak dobrze potrafisz boksować, przypomina Bromowski. I ciosy ręką prowadzącą, czyli lewą. Lewa ręka, no słuszne zasady, bo przy tak agresywnej Castillo, ta lewa ręka na pewno jest bardzo tutaj w tej walce potrzebna. No, pewnie się czuje Brekus. Próbuje również rewanżować się w tej walce z Warciu po dystansie serią ciosów. Ale tak jak w tych nawet fragmentach czy tym klinczu widać jej duże doświadczenie. Kapitalnie. Lewy, poprawka prawym, teraz jeszcze raz prawym, no ale nic nie powstrzymuje
tej młodej dziewczyny z Dominikany. Pokaz boksu w wykonaniu Brekhus. No i pokaz ambicji w wykonaniu Castillo. Nie rezygnuje do zawodniczka z Dominikany. Jeszcze raz znakomity, rewelacyjny prawy podbródkowy. Obydwoż trochę zmęczony, dużo ciosów, intensy. Walka jest rozgrywana w bardzo dobrym tempie. Do końca Castillo próbuje zmienić obraz tej walki. Denerwowanie w narożniku zawodniczki Dominikany. Ale przypadek z nosa Brekhus. Eher wegschieben. Und dann 1-2 gerade. Und dann gehst du weg. Lass die linke oben, sag ich dir. Atme tief. Tief atmen. Mira lo que tenemos, Sandia. Te quiero dentro de tu cabeza, tiene que estar allá adentro, por favor. Y tu coraje tiene que estar ahí contigo. Cásala, eso hay que cazarla. Perseguirla y volverle un golpe para adentro. Exacto. Pero no tires fuera de distancia. Camina para adentro un poquito con el paso este, me está bien. La alcanza. O Sandia. Niesamowicie odporna na ciosy jest Castillo. Tak, zastanawiam się, dlaczego ona jeszcze stoi na nogach, bo przez tych ciosów było bardzo dużo, bardzo precyzyjne. Szczególnie te prawe z dołu niebezpieczne. Ona nie tylko stoi, ale jeszcze i atakuje. Coraz większa przewaga Brekhus. Tak, bardzo precyzyjny atak, szczególnie proste ciosy, ten podwójny lewy, prawy. I właśnie może sobie poradzić z tym lewą ręką Castillo. No boksuje jak pani profesor Cecilia Brekhus. Pokazuje tej młodej zawodniczce z Dominikany, że silny cios to nie wszystko. Obie uprawiały boks amatorski, upomnienie za przeciąganie dla Castillo. Jeszcze jeden potężny cios Brekhus. Brekhus zdecydowanie przeważa. Już kończuje, przetrzymuje Castillo. Żeby nie doszło do striptease'u jakiegoś. No teraz widać, że już chwieje się Castillo. Koniec. Przerwał sędzia walkę. Pokaz wspaniały boksu w wykonaniu Brekhus. To jest profesorka. Tak, rzeczywiście bardzo dojrzały, bardzo skuteczny boks. Wykonanie Cecilii Brekhus. Wielka radośnica z Auerlanda. Gratulacje od Georga Bromowskiego. Świetnie technicznie ją przygotował i taktycznie do tej walki. No i dałem przede wszystkim dużo spokoju, biorąc pod uwagę jej bardzo taki dynamiczny charakter, to uspokoił ją i skoncentrował w zasadzie sposób boksowania na dwóch trzech elementach. Bardzo, bardzo
Podobała mi się praca Karolki, kiedy to było. No i Dering też zadowolony. Dyrektor sportowy Sauerlanda. Główny matchmaker, no ale tej zawodniczce też się należą brawa za niesamowitą ambicję. Radość Brekus. I popatrzmy jeszcze raz. Szef prosty, następny. I jeszcze jeden. I wtedy już wkroczył sędzia ringowy. To bardzo słuszna decyzja sędziego ringowego. Ten pojedynek mógł się skończyć znacznie gorzej. Radość wielka Cecilii Brekus. Zapowiadała, że wygra. Dotrzymała słowa. Castillo mówiła. Znokautowała Hanę Gabriel. Znokautuje i ją. Starała się. Ale tutaj umiejętności bokserskie były po stronie Brekus. Wspaniały lewy prosty. Znakomity prawy. Prawy podbródkowy, którym trzy razy wstrząsnęła rywalkę. No tutaj nie ulega wątpliwości, lepsza była Brekus, ale przypominamy, Castillo zachowuje tytuł mistrzyni świata, który zdobyła WBO w junior średniej, bo tutaj stawką pojedynku były pasy WBA, WBO i WBC w kategorii półśredniej. To była 10. jubileuszowa obrona Cecilii Brekus. Tak jest. Wielki aplauz dla obu wojowniczek się należy. A więc w 9. rundzie sędzia ringowy Mickey Van wskoczył do akcji, przerwał pojedynek, wygrał.